ale dwie kwestie wymagają jeszcze pogłębienia. Kiedy powstawały spółki akcyjne na początku XVII wieku, kompania Indii Wschodniej, Handel Lewandów, one je nazwano Joint Stock Company. Ten stok to był element ładowni statku płynącego gdzieś do Chin czy do Japonii. W drodze daleka jedna rodzina mogła wysłać jeden statek, albo 10 rodzin mogło się podzielić w ten sposób dywersyfikowany ryzyko. Od tego czasu jesteśmy bardzo daleko. Potem mamy niemiecką Aktiengesellschaft księstwie Hanoweru, 1847 rok. Podziwiamy pana niezwykle historyczną, panie mecenasie, tym, że bardzo bym prosiła